Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Moim Państwa gościem wojewoda dolnośląski Jarosław Abramski. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku tygodnia we Wrocławiu samorządowy okrągły stół. Eksperci ze świata nauki, biznesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy debatowali, szukali różnego rodzaju rozwiązań, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. Jak Pan ocenia te pomysły, które zostały przedstawione? Jest tutaj kilka postulatów wpisanych do takiej białej księgi. Te rekomendacje miały zostać przekazane między innymi prezydentowi, premierowi. Znaczy na pewno cenię, jeżeli samorządy próbują szukać pewnych rozwiązań strategicznych, bo mam wrażenie, że to jest w myśleniu strategicznym jest deficyt we wszystkich władzach publicznych, więc to jest element, z którego się cieszę. Miałem wrażenie, że trudno te rekomendacje nazwać rekomendacjami. No nie to był pan wojewoda do końca przekonany. Nie, no ja odbieram, że to było wylistowanie problemów. I to wylistowanie problemów, o których świadomość była w drugim tygodniu wojny. Tak? Więc pod tym względem nie doceniam przynajmniej te prezentacje, których słyszałem, były na takim stopniu ogólności, że to jest dla mnie jakiś element banału, tak? To znaczy typu, że dobrze, żeby uchodźczynie podjęły pracę, dobrze, żeby to było praca w ramach ich zawodów i tak dalej. Z tym, że ja bym powiedział, jestem dużo lepszego zdania o samorządzie niż to, co było na okrągłym stole, ponieważ mam takie przekonanie, nie wiem, wczoraj byłem w powiecie szczelińskim, że na poziomie konkretu samorządowcy są dużo, dużo dalej. Tak? To znaczy rozwiązują rzeczywiście kłopoty, które istnieją. Natomiast tu były pewne postulaty, nawet które no ja miałem wrażenie, że są już de facto rozwiązywane. Tak? To znaczy na przykład, że trzeba stworzyć taki system, żeby na przykład mogli Ukraińcy mieć dostęp do poradni, do miejsca spotkania i tak dalej. Tylko z jednej strony pan Tomek Kurzewski zrobił coś takiego we Wrocławiu, w tej chwili stara się ode mnie o pieniądze, ale pewne pieniądze już zostały przez kilku biznesmenów wyłożone. Po drugie, no, samorząd marszałkowski też utworzył coś takiego, więc formuła prawna istnieje i istnieje możliwość wspomagania tego typu procesów. Była kwestia na przykład weryfikacji niepełnosprawności różnego rodzaju dzieci z Ukrainy, ale zapisałem, że Boże, to jest jakiś konkret. Zadzwoniłem do kilku gmin i oni mi powiedzieli, że już dawno to sobie jest rozwiązane, to znaczy po prostu poradnie przyjęły te dzieci, zdiagnozowały. Być może tutaj jedynym jakimś problemem jest dodanie dodatkowych pieniędzy, no bo to nagle te na Dolnym Śląsku 80 tysięcy dzieci, no to jakaś część musiała mieć jakieś orzeczenia także na Ukrainie i to jest w jednym momencie jakieś uderzenie. Więc raczej tutaj bym mówił, że na poziomie Dolnego Śląska jesteśmy dużo dalej o półtora miesiąca do przodu w stosunku do tego, co było na okrągłym stole. To pytanie, czy tam był jakby brak wiedzy ze strony niektórych samorządowców albo tego, że coś już funkcjonuje, czy to na przykład nie jest... wiem, wydaje mi się, że być może metoda podstolików spowodowała, że szukano jakiegoś największego wspólnego mianownika i efektem było stworzenie tylko i wyłącznie nazwania pewnego problemu, natomiast nie schodzenie na język konkretu. To jest jedna odpowiedź. Druga, że przyjechali bardziej, nazwijmy to polityczni, ale nie w znaczeniu anty czy i tak dalej, tylko polityczni niż ci, którzy się jak gdyby merytorycznie zajmuje. Ja raczej miałem takie poczucie dosyć dużego niedosytu, bo też ja czytam w tej chwili sytuację tak, że dobrze jest, żeby samorządy myślały w kategoriach wyzwania i szansy, a nie problemu. I teraz chcę powiedzieć taką rzecz. Na tą chwilę wszystko, co, że tak powiem, jest zrobione, albo prawie wszystko, oprócz pewnych działań symbolicznych i ekstrasów, jest finansowane z budżetu państwa. To znaczy gmina występuje z wnioskiem, jeżeli to nie są jakieś rzeczy za bardzo wydumane, no to będzie finansowane. W dużym stopniu także dotyczy to organizacji pozarządowych. Więc być może jest ten moment na pewną refleksję związaną, jaka to jest szansa dla danej gminy. I mi na przykład brakuje takiej aktywności ze strony tych gmin, które, bo jest inna sytuacja Wrocławia,
który musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy iść w stronę, nazwijmy to, miasta milionowego, patrząc z aglomeracją, bo ta grupa uchodźca taką szansę stwarza. To ma swoje plusy, ma swoje minusy. Tak? To znaczy, że jest łatwiej namawiać na bardzo duże takie inwestycje o ponadregionalnym znaczeniu, jeżeli ta populacja jest większa. Ale dla mnie większym wyzwaniem są te gminy, czy miasta, które mają ostry zjazd ilością mieszkańców, typu Nowa Ruda, Jelenia Góra. Że to być może jest jedyna szansa na 100 lat dla nich, zatrzymania pewnego procesu. I moje myślenie jest takie, żeby oni wywrócili stolik ze swoimi inwestycjami i się zastanowili, na ile trzeba wykorzystać tą szansę. Zrobili spójny projekt i to jest wyzwanie strategiczne. Jak w tej chwili, no bo na dłuższą metę, czym więcej miasto ma mieszkańców, zwłaszcza takie, które idzie w dół, to będzie miało coraz więcej tkanki do utrzymania przez mniejszą liczbę ludzi. No dokładnie. To w Ameryce takim klasycznym przykładem było Detroit, kiedy się zawaliła fabryka motoryzacyjna, która napędzała to miasto. I tu bym szukał jakichś rozwiązań systemowych, łącznie z propozycją w stosunku do państwa, jakichś stymulacji miejsc pracy tam, gdzie tych gości z Ukrainy jest najwięcej. No ale zawsze lepiej, jak jest możliwość spotkania, porozmawiania. Być może w kuluarach było dużo bardziej konkretnie i to ci ludzie wrócą i będą mieli pomysły, które ktoś im podpowiedział. Znaczy, też sobie zdałem sprawę z tego, że ja dysponuję trochę wiedzą jeżdżąc, natomiast w jaki sposób organizować wymianę najlepszych praktyk. No tak, bo w jednej gminie coś działa, ale tam są inne problemy na przykład niż 50 km albo 100 km dalej, prawda? Tak, ale to z drugiej strony ktoś wymyślił furtkę, jak pewne rzeczy zrobić, a druga gmina nie może tej furtki znaleźć i grzęźnie w nierozwiązaniu problemu. I to wystarczy, żeby... Zresztą taki też jest czasami sens spotkań wojewodów, tak? A jak ty to robisz? O kurczę, na to nie wpadłem, a to można w ten sposób zrobić. Więc tutaj jest na pewno jakieś też zadanie dla mnie, dla marszałka, tworzenia takiego forum wymiany informacji. To mówimy o Dolnym Śląsku. No właśnie, samorządowy okrągły stół jakby spotkało się wielu samorządowców nie tylko z Dolnego Śląska. Mieliśmy prezydenta Poznania, Sopotu, cała Polska gdzieś tam była obecna. I teraz pytanie, czy lepiej właśnie szukać takich rozwiązań bardziej lokalnie, czyli my tutaj na Dolnym Śląsku mamy pewnie podobne problemy co w Wielkopolsce, ale ze względu na określoną specyfikę danego miasteczka, no tu jest inaczej, czy jednak są pewne uogólnienia, które będą działały po prostu na terenie Polski? Polska jest mimo wszystko krajem unitarnym, więc bym powiedział, dobre rozwiązania w jednym miejscu raczej powinny być przenoszone w drugie. Aczkolwiek, ja bym powiedział, na pewno jest specyfika ziem odzyskanych. Tak? To znaczy, to gdzieś, no my nie mieliśmy takiego problemu z reprywatyzacją, jak ma Lubelszczyzna czy Wielkopolska. Więc pewno są inne zaszłości historyczne, tak? Na przykład w relacjach z Ukrainą. Jest trochę inna Lubelszczyzna czy Dolny Śląsk, z dużą ilością kresowiaków tutaj mieszkających, a jakichś innych regionów Polski, więc jakieś różnice między nami są, tak? ale generalnie, ja bym powiedział, 90% problemów to są problemy wspólne dla całej Polski. To zostawmy temat pomocy Ukrainie, skupmy się jeszcze na tym, co się dzieje u nas w kraju. Inflacja ponad 12%. Pan jako przedstawiciel rządu, proszę powiedzieć, w jaki sposób rząd działa, żeby ta inflacja nie atakowała tak Polaków. No, to nie jest tylko i wyłącznie zadanie rządu, ale też polityki monetarnej. Wydaje mi się, sytuacja dosyć trudna. Mamy kilka przyczyn tego zjawiska. Kilka niezależnych, kilka, na które powiedzmy możemy w jakiś sposób wpłynąć. Nie, na pewno jest efekt postpandemiczny i wiele osób ostrzegało, że te tarcze, które były uruchamiane i tak dalej, to kiedyś musi się odbić, prawda? Że w pewnym momencie musi być odbicie. Wtedy to była decyzja, która była podejmowana
po to, żeby jednak nie zatrzymać tempa rozwoju. Więc to, bo to są dwie rzeczy, inflacja i tempo rozwoju. Tak? To znaczy najgorzej jest, jak jest inflacja i jeszcze nie ma rozwoju. Na razie bym powiedział, to się, no nie chcę powiedzieć, że się balansuje, bo to każdy z ale nas bezrobocie inaczej... jest na przykład niskie, tak, więc to z inflacją tak, się, tak, się tak, gdzieś tam... Tak, więc to jest plus. No mamy pandemię, tak nawet jak Biden mówi, drugim czynnikiem no to jest pójście w górę nośników energii. Po części bym powiedział też wymuszane przez Unię Europejską dotychczasową polityką. To znaczy no, jednak wymuszano na Polsce zamknięcie Ostrołęki i tak dalej pod prawdziwymi i nieprawdziwymi zarzutami ekologicznymi. Ale no, bym powiedział na pewno polityka Fit 55 jest polityką inflacjogenną. Tak? To znaczy ona powoduje wzrost cen. To na pewno, a z drugiej strony wiemy, że jest to też nieuniknione patrząc na ekologiczne, stosunki klimatyczne. No i trzecia rzecz, no to jest wojna. Tak? I no nie przejdziemy przez tą wojnę za darmo. To nie chodzi tylko o utrzymanie uchodźców, ale no pozrywanie łańcucha dostaw. Wcześniej ten łańcuch został wydłużony czasowo poprzez pandemię, wolne przekazywanie. Ja bym powiedział, teraz Chiny poprzez zamykanie się jeszcze dodatkowo to komplikują. No i są niektóre towary, które są w dużym stopniu kontrolowane na przykład przez Rosję. Nie wiem, jestem chemikiem, no jest taki sympatyczny metal palat, który no jest bardzo potrzebny przy ekologicznych autach. I właściwie można powiedzieć, że Rosjanie są tu monopolistami, więc... Widzimy, że też produkcja stanęła na miesiące. I to będą tego typu rzeczy, które mogą komplikować. Polska, ja bym powiedział, ma jeszcze pewne większe zdolności niż na Zachodzie do skrócenia tych łańcuchów w ramach własnej pomysłowości Polaków. No ale inflacja, te trzy czynniki spowodowały taki, a nie inny skutek. Mamy zaszłość w postaci kredytów frankowych, no ale teraz także ci, którzy brali złotówkowo, dostają tak, no, w kość to i dość właściwie mocno. Pani jeszcze jest z pokolenia, które inflacji nie znało, ja znałem i to oczywiście z tym się źle dzieje. To pytanie, co rząd ma zamiar z tym zrobić, bo ekonomiści podkreślają właśnie, że jakby... Największym problemem jest to, że nie widać planu, nie widać takiego sensownego działania rozpisanego na jakiś czas. Znaczy, ja bym powiedział, że ja biorę zawsze w nawias słowo eksperci, tak? Zawsze się znajdzie ekspertów pod każdą tezę. Oczywiście, w jedną i w drugą stronę. I tak na dobrą sprawę nie ma jakichś prostych metod. Zawsze duszenie, niektóre czynniki duszenia inflacji mogą spowodować zduszenie gospodarki. Więc to jest takie szukanie non-stop tak. pewnych różnego rodzaju mogą równowag. Być niska inflacja rząd i wtedy próbuje wysokie bezrobocie. Szukać rozwiązania wspomagającego tych, którzy najbardziej dostają w wyniku inflacji, więc jakieś wakacje kredytowe i tak dalej. No, ja mam raczej takie przekonanie, że to jest bezwładność i działania, które będziemy podejmować w tej chwili, będą skutkować efektami być może za pół roku, za rok. Ale no, patrzę też, co się dzieje w Europie, bo proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony Republika Czeska, która wcześniej zaczęła działać tak. poprzez podwyższenie. Ale inflacja ma na dość podobnym poziomie. Ma wyżej niż od nas, więc jakbym powiedział, na tą metę pół roku okazuje się, czy wcześniej zaczęliśmy, czy nie, skutek jest taki sam. Oczywiście można, pewno eksperci by wykazali 30 powodów, że dlaczego to jest inaczej. W tę stronę z drugiej strony w strefie euro globalnie jest trochę lepiej, tak. ale Holandia, która jest w strefie euro, ma gorzej niż Polska. Też ciekawe dlaczego. No i na przykład Litwa ma jeszcze dużo, gorzej. Więc te kraje, które pod względem poziomu zamożności mają euro, a nie są najbogatsze, będą najbardziej dostawać w kość przy inflacji. Takie były i obawiam się, że Litwa, Łotwa będzie miała z tym większy problem. No my mamy jakąś możliwość manipulowania złotego, łącznie z ewentualnie z dodrukami zawsze, co też jest oczywiście czynnikiem, jest tak, pokusą, ale jest potem. Też czynnikiem inflacjogennym. No trudne miesiące, trzeba będzie z tym żyć, to będzie wywrotka dla wszystkich, ponieważ taka trudna mentalnie, bo samorządowcy
Ja jeszcze byłem samorządowcem, który musiał tworzyć budżet przy dużej inflacji. Natomiast no, nowe pokolenie w tych kategoriach nie myśli, bo to, a to nagle i transport jest droższy, podstawowe i usługi, energia, prawda? I ciepło, wszystko idzie w górę. I przetargi się nie w tych cenach, które się planowało, a one są wyższe, bo też pracodawcy, przedsiębiorcy wpisują ryzyko, bo jak to koszty tak zawsze są przenoszone. Więc jest w ten sposób. Dosyć duża rzecz. No, musimy się czegoś na nowo nauczyć, czy sobie przypomnieć pewne rzeczy. No, przypuszczam, że rok do połowy 2023 roku trzeba będzie żyć z inflacją. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.